Witam Was serdecznie, Staszkiewicz Sebastian, Fundacja Ratuj Ryby. Znajdujemy się już na trzeciej edycji Rybomanii, na której zbieramy na sandacze. Mamy już uzbieranych troszeczkę środków, ale dochodzi do nas coraz więcej pytań związanych, o co chodzi z tą akcją. Więc ja już tłumaczę. Po zarobieniu rzeki Warty w zeszłym roku, które się odbyło, gdzie milion ryb wpuściliśmy do naszej królowej Wielkopolski, że tak powiem. Królowa jest jedna, ja rozumiem, ale do królowej Wielkopolski. Ale wtedy też puściliśmy 15 gniazd sandaczowych do portu. Do portu, który się znajduje w centrum, ze względu na ochronę, ze względu na bliskość i możliwość reakcji, jeżeli chodzi o kłusowników i ludzi, którzy niestety nie będą szanowali tych gniazd. Już na tych gniazdach zainteresowały się dzikie sandacze. Można u nas na YouTubie zobaczyć ten moment, to nagranie. Ale chcemy dopuścić jeszcze więcej sandaczy, do czego Was bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. W tej chwili zbieramy na rybę w różny sposób. Do puszek, można wpłacać do nas na konto, ale można też nadać imię temu sandaczowi. Jak zbierzemy na sandacze, to będzie około 7 czy 10 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że za 7 PZW nam przyjmie te środki i pozwoli nam zarybić. Będziemy specjalnymi ichtyologicznymi tabliczkami znaczyć te sandacze. Czyli będą z Waszym imieniem darczyńców pływały takie sandacze. Mamy dużą nadzieję, że jak wędkarz złowi takiego sandacza po tym tarle i po już złożonej ikrze na tych gniazdach, to da nam informację, gdzie ten sandacz płynie, gdzie go złowił i za to, że nam przekaże film, jak go wypuszcza, dostanie nagrodę specjalną. My będziemy wiedzieli, gdzie on pływa, a darczyńca będzie wiedział, że faktycznie Mariola, czy Zosia, czy tam Tadeusz został złowiony tu i tu, żyje cały czas i pływa dalej. Mało tego, będziemy dalej zbierali na nadajniki, czyli jeżeli jakaś firma się tym zainteresuje, albo darczyńca, który będzie chciał wiedzieć dokładnie, gdzie ten sandacz w wodzie przebywa, no to założymy mu taki specjalny nadajnik i od tego się zaczyna super przygoda, do której zaprosiliśmy Instytut Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna, który nam udostępni odbiorniki, będziemy pływać z antenami po rzece o każdej porze roku, o każdej porze dnia i będziemy się dzielić z Wami wszystkimi informacjami dotyczącymi sandaczy. Czy się rozdzielają stada, czy te stada wracają z powrotem na gniazda, jak długo żerują w nocy, jakie odległości pokonują na Warcie, uważam, że inne niż na Odrze czy na Wiśle. Co jeszcze możemy wiedzieć? Czy one wracają faktycznie na gniazda? Czy wybierają sobie inne miejsca do rozrodu, jakieś lepsze, jakie to są miejsca, jakie odległości w ogóle pokonają i być może się zadomowią w ogóle w innych miejscach, czyli naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych informacji, z którymi na bieżąco wtedy będziemy się z Wami dzielić. Serdecznie zapraszam do tej akcji, serdecznie zapraszam do pomocy. Tutaj 100% idzie na rybę. Organizacją i środkami organizacyjnymi, administracyjnymi będziemy się zajmowali potem. Na razie najważniejsza jest ryba, żeby jak najwcześniej zapoczątkować tą akcję. To nie jest jednoroczna akcja, będzie trwała kilka lat. No i co? Serdecznie Was do niej zapraszam. Właśnie Beatka zaadoptowała sandacza o imieniu wdzięcznym... Feluś! Feluś niech pływa i niech go nikt nie łowi.